Witam. Na wykładzie tym będziemy zajmowali się polem czworokątów. Przypomnę Ci podstawowe wzory pozwalające obliczyć pola czworokątów, m.in. pole prostokąta, kwadratu, rombu, równoległoboku, trapezu. Zapraszam. Zacznijmy jednak od teorii. Pole prostokąta jest równe iloczynowi długości przez szerokość prostokąta. Na rysunku A razy B, A to jest długość, B to jest szerokość. Pole równoległoboku jest iloczynem długości podstawy przez wysokość padającą na tą podstawę. Lub pole równoległoboku również możemy wyznaczyć jako iloczyn długości jego boków i wartości sinusa kąta ostrego zawartego między tymi bokami. Przedstawiłem Ci to na rysunku. Pole jest równe A razy H lub pole jest równe A razy B razy sinus kąta zawartego między tymi bokami. Pole rąbu. Każdy rąb jest równoległobokiem, zatem jego pole odpowiadają również wzory takie same jak na pole równoległoboku. Pole rąbu jest również połową iloczynu długości jego przekątnych. Na rysunku przez A oznaczyłem sobie długość boku rąbu, H to jego wysokość, długość wysokości, alfa miara kąta ostrego rąbu. E, F to są długości przekątnych rąbu. I teraz te trzy wzory, podstawowe wzory, które dotyczą, powiedzą Ci, jak obliczać pole rąbu. A razy H, pole jest również równe A kwadrat razy sinus alfa i pole jest równe A razy F przez 2. Zapamiętaj również, że przekątne w rąbie przecinają się pod kątem prostym, dzieląc się na połowy. Pole trapezu. Na rysunku widzisz trapez. A i B to są długości podstaw trapezu. H to jest długość wysokości. Pole A plus B przez 2 razy H. Przejdźmy teraz do zadań. Zadanie pierwsze. Oblicz długość wysokości rąbu o przekątnych 8 i 6. Z treści zadania znamy długości przekątnych rąbu, więc możemy obliczyć jego pole. Pole jest równe E razy F przez 2, czyli w naszym przypadku 8 razy 6 przez 2, co daje 24. Ponieważ przekątne w rąbie przecinają się pod kątem prostym, obliczymy teraz stwierdzenia Pitagorasa długość boku rąbu. A do kwadratu równa się E przez 2 do kwadratu plus F przez 2 do kwadratu, co daje 4 kwadrat plus 3 kwadrat równa się 25. Implikuje to nam, że A jest równe 5. I teraz chcąc obliczyć długość wysokości rąbu, skorzystamy ze wzoru na pole właśnie. Pole jest równe A razy H. Zauważ, że we wzorze tym nie znasz tylko wysokości. Pole obliczyliśmy wcześniej, stosując wzór na połowę iloczynu przekątnych. A długość boku obliczyliśmy stwierdzenia Pitagorasa. Dostajemy zatem równanie, że 5 razy H równa się 24, co nam daje, że H to 4,8. Zatem formujemy odpowiedź. 4,8 jednostki to długość wysokości rąbu. Zadanie drugie. Bok kwadratu jest o 3 cm krótszy od jego przekątnej. Oblicz pole tego kwadratu. Dane wynikające z treści zadania przedstawiłem Ci na rysunku. Zapiszmy również równanie wynikające z twierdzenia Pitagorasa. A plus 3 w nawiasie do kwadratu jest równe A kwadrat plus A kwadrat. Stosując wzór skróconego mnożenia dostaniemy A kwadrat plus 6 razy A plus 9 równa się 2 kwadrat, czyli A kwadrat minus 6A minus 9 równa się 0. Dostaliśmy równanie kwadratowe, liczymy wyróżnik, delta równa się 6 kwadrat, dodać 4 razy 9 to
to się równa 72. Pierwiastek z tej delty to 6 pierwiastków z 2. A1 to się równa 6 minus 6 pierwiastków z 2 przez 2, co daje 3 minus 3 pierwiastki z 2. Oczywiście jest to wartość ujemna, zatem odrzucamy ją. A2 równa się z kolei 6 plus 6 pierwiastków z 2 przez 2, to się równa 3 plus 3 pierwiastki z 2, zatem pole naszego kwadratu to w nawiasie 3 plus 3 pierwiastki z 2 do kwadratu, to się równa 9 plus 18 pierwiastków z 2 plus 18, a to się równa 27 plus 18 pierwiastków z 2 centymetrów kwadratowych. Pole kwadratu wynosi więc 27 plus 18 pierwiastków z 2 centymetrów kwadratowych. Zadanie trzecie. Oblicz pole równoległego boku o bokach długości 10 i 4 i kącie ostrym między nimi 45 stopni. Zgodnie ze wzorem pole to się równa a razy b razy sinus alfa. Zapiszemy, że pole równa się 10 razy 4 razy sinus 45 stopni, co daje 40 razy pierwiastek z 2 przez 2, to się równa 20 pierwiastków z 2. Pole równoległego boku to 20 pierwiastków z 2. Zadanie czwarte. Krótsza przekątna dzieli trapez prostokątny na dwa trójkąty, z których jeden jest równoboczny. Wysokość trapezu ma długość 4 pierwiastki z 3 cm. Obliczyć pole tego trapezu. Sytuację z zadania przedstawiłem Ci na rysunku. Wysokość trapezu jest zarazem wysokością powstałego trójkąta równobocznego. Stąd, zapisując wzór na długość wysokości trójkąta równobocznego, h równa się a pierwiastki z 3 przez 2, co nam daje 4 pierwiastki z 3. Zatem po drobnych przekształceniach mamy a równa się 8 cm, czyli b jest równe 4 i stąd pole. Pole to się równa a plus b przez 2 razy h, czyli 8 plus 4 przez 2 razy 4 pierwiastki z 3, co daje 24 pierwiastki z 3 cm. kwadratowych. Reasumując, na wykładzie tym opowiadałem Ci o polach czworokątach. Polu prostokąta, kwadratu, rombu, równoległoboku. Zapraszam Cię do przerobienia zadań testowych. Dziękując za uwagę.